Siema, z tej strony ja, czyli Jagis, i dzisiaj mam dla was taką historyjkę na temat inwestowania, ponieważ ostatnio u nas na Discordzie padł właśnie taki świetny pomysł od Zoomka, żeby zrobić coś na ten temat i w sumie pomyślałem sobie, czemu nie, no bo jednak większość mojego czasu w dzisiejszych, że tak powiem, czasach spędzam dokładnie na tym. Dzisiaj mam dla was taką, że tak powiem, bardziej historyjkę na temat handlowania, jednak mam też ewentualnie zaplanowaną taką serię pełną, jeżeli chodzi o inwestowanie, gdzie powiedzmy przeznaczylibyśmy sobie, nie wiem, 100 dolków, 200 dolków albo 500 dolków, w każdym razie jakąś tam kwotę domyślną na inwestowanie i zobaczylibyśmy sobie, gdzie nas to zaniesie. Po prostu z wami bym sobie inwestował, dokumentował wszystkie handle i tak dalej i po prostu zrobilibyśmy taką pseudoserię od zera do milionera. Znaczy, no może milionów to z tego nie będzie, no bo wiadomo, że tak powiem, zanim milion z takiej stówki będzie, to może to trochę potrwać. Dzisiaj przygotowałem jednak dla was bardziej taką ekscytującą historyjkę, znaczy bardziej chodzi tutaj o moje ludzkie cierpienie, ale skoro my się lubimy śmiać z ludzkich porażek, to myślę, że ta porażka będzie nawet całkiem śmieszna na filmik i przydałoby się to udokumentować. Dlatego czemu nie? No jeżeli chodzi o moje początki, to one jakoś tam ekscytujące nie były. Bo moja przygoda z handlowaniem zaczęła się, jak miałem jakieś tam 7 lat. Wtedy mój ojciec sobie otworzył właśnie takie konto bankowe, handlujące na giełdzie, również chyba w Millennium Banku to było, gdzie oni również nosili takie gamer fedory, więc czemu nie? No i w każdym razie mój ojciec wpłacił tam chyba jakieś 5000 zł, wtedy to było nawet całkiem sporo hajsu i powiedział: synu, słuchaj, ja ci ufam, idź tutaj, powiększ te pieniądze. No i w sumie nawet dobrze mi to wyszło, wtedy zainwestowałem chyba jako moje pierwsze akcje, były to akcje Amiki, czyli oni tam robią jakieś, kurde, kuchenne rzeczy. W sumie nawet nie wiem, co robią i nie wiem, dlaczego w nich zainwestowałem, ale kliknąłem sobie, jakoś mi tak cudem wyszło, że udało mi się ten hajs jakoś tam powiększyć. Nie były to wielkie pieniądze, no ale czemu nie, jak na pierwszy handel to było całkiem nieźle. No i od tamtego czasu bardziej tak, no, plus minus interesowałem się tym, jakoś tak niespecjalnie. Jeszcze jak chodziłem do szkoły, to ten temat bardziej powiewał mi gdzieś tam z boku, ale później jak wyszedłem ze szkoły, to zorientowałem się, że nawet jest to całkiem niezła możliwość na darmowe pieniądze. No i przez większość czasu moje takie inwestycje idą całkiem nieźle, ponieważ nawet w przeciągu 4 miesięcy jestem w stanie zdobyć jakieś tam 40% na plusie w moim kapitale, więc czemu nie, no jest to całkiem niezła kwota, biorąc pod uwagę, że w banku, jeżeli by te pieniądze leżały na koncie oszczędnościowym, dostaniemy może 0,5%. No i te 0,5% będzie przez jakiś tam, powiedzmy, rok, więc jest to, że tak powiem, no całkiem mała kwota, bo żeby te 0,5% to była jakaś taka sensowna kwota, z której cokolwiek będziemy mieli, to musielibyśmy mieć parę milionów na koncie, prawda? No i w sumie cieszyłem się nawet całkiem niezłymi zarobkami. Jak widzicie tutaj na ekranie, no z mojego konta giełdowego można już było sobie nawet spoko wyżyć tak w ciągu miesiąca, więc no nie martwiłem się specjalnie o to, że będzie mi czegokolwiek brakowało. Jednak wiecie, jak to ze mną jest, prawda? Siedzę w domu, nie wychodzę z domu i no kurde, nie mam przyjaciół. No i to może nie jest jakiś tam specjalny problem, ok? Większość tutaj widzów na moim kanale jest prawdopodobnie równie antysocjalna jak ja, więc to nie jest jakiś tam specjalny problem, jeżeli jesteśmy gamerami, ale jest to problem, jeżeli mamy jakiś tam, powiedzmy, kapitał zainwestowany i później przychodzi taka, wiecie, globalna epidemia. Właśnie moja porażka, że tak powiem, zaczęła się z tą epidemią, ponieważ ja jako osoba jej specjalnie nie odczuwam. Znaczy, nawet jeżeli wychodzę sobie gdzieś tam do znajomych, czy ewentualnie na biznesy, to po prostu jest to dosyć mała grupa ludzi, która no też jakoś nie jest, że tak powiem, wpływowa na tą całą epidemię i tak dalej. Widziałem również bardzo wcześnie jakieś tam artykuły na Reddicie i tak dalej na temat tego nowego wirusa, który się nazywał korona i wtedy sobie myślę, no haha, śmiesznie się nazywa, tak jak to amerykańskie piwo, se mówię, nie? No to pewnie znowu przejdzie i tak dalej. No bo tendencja Reddita jest taka, że mniej więcej co parę miesięcy albo co parę tygodni nawet jakaś tam jest zawsze jakaś epidemia, albo ktoś się napierdala, albo świat się po prostu w jakiś inny sposób skończy, dlatego nie wziąłem tego na poważnie, bo myślę sobie, no zaraz tam przejdzie, to kolejny taki internetowy mem i tak dalej. Dlatego miałem oczywiście swój kapitał zarezerwowany na bardzo takie ryzykowne pozycje, ponieważ te ryzykowne pozycje w takim stabilnym środowisku, gdzie nie ma różnych jakichś takich globalnych zagrożeń i tak dalej, no nawet były opłacalne i w sumie nawet nie aż tak ryzykowne, ponieważ wiedziałem w miarę, co robię. Jednak przyszła ta cała pandemia w końcu i no w którymś momencie musiało się to również zacząć odbijać na rynkach finansowych i no tutaj się troszeczkę zdziwiłem, ponieważ no pomimo tego, że miałem dość wczesne informacje na temat tego, co się dzieje, gdzie się dzieje i dlaczego to się dzieje, no bo jednak czytałem jakieś wiadomości, to nie brałem tego na poważnie, no bo ponieważ w moim środowisku takim bezpośrednim, mówię, no to nie wpływało jakoś na ludzi, nawet teraz, jeżeli mamy nosić jakieś tam maski i tak dalej, to na moje środowiska specjalne to jakoś tam nie wpływa, nie odczuwam tego, dlatego nie wziąłem tego na poważnie i trzymałem swoje, mówię, pieniądze na dość ryzykownych pozycjach. No i tutaj, jak widzimy na moim specjalnym wykresie, który sobie przygotowałem z moich, że tak powiem, zarobków na giełdzie, no to tutaj jest właśnie taki pierwszy moment, gdzie przyszedł sobie ten wirus i zrobił takie coś, że troszeczkę pospadało. No i w tym momencie, nie powiem, nabawiłem się całkiem niezłego kryzysu nerwowego, ponieważ to było, że tak powiem, taki pierwszy wielki spadek
na moim portfolio od bardzo długiego czasu i pomyślałem sobie, no że kurde, w sumie no nie wiem co teraz będzie, czy może powinienem się z tego wycofać na chwilę i tak dalej. No i jak na nieszczęście przyszło, jak to się mówi, głupi ma zawsze szczęście, odbiłem się z tego spadku całkiem szybko, więc pomyślałem sobie, no kurde, jak się odbiłem z tego spadku całkiem szybko, to widocznie to jest jakieś gówno, a nie jakiś tam wirus, prawda? A no oczywiście, było to gówno, a nie tam jakiś wirus, co nie, no w każdym razie odbiłem się całkiem nieźle i całkiem szybko, więc pomyślałem sobie, że to w każdym razie zagrożenie jakieś tam specjalne nie może być, ale okazało się, że no, świat miał dla mnie niespodziankę. Ponieważ posiadanie depresji z powodu bycia pierwszej rangi prawiczkiem to już nie jest wystarczająco w tym świecie, nie, nie, teraz trzeba również stracić masę pieniędzy, a ile straciłem dokładnie, to powiem wam pod koniec tego filmu. No i tutaj widzimy, że właśnie ten wykres tak troszeczkę zaczął spadać na dół, ale jednak zachował się na takiej półeczce, na której myślałem też może, że to taki kolejny malutki spadek, z którego się jeszcze odbije, bo oczywiście jak to jest z pieniędzmi, jeżeli mamy ich tam jakoś więcej, to później tak, no, rośnie nam apetyt, chcemy coraz więcej, coraz szybciej i tak dalej. No i nie pomagało również to, że no dalej w tym czasie również widziałem cały czas wszędzie te wiadomości o tym jakimś tam wirusie, który sobie jest tam, no ale mówię, tam chuj, to gdzieś tam w Chinach, to gdzieś to daleko jest, co nie, bo przecież była jakaś tam ebola, był jakiś tam inny, jakiś tam ten Zika wirus czy coś, ale to wszystko było gdzieś tam w pizdu daleko, mówię, no to to też będzie w pizdu daleko, przecież nie będzie problemu. Ale na szczęście tego pewnego dnia jakaś osoba właśnie z Chin postanowiła wsiąść sobie do, że tak powiem, samolotu i polecieć do Francji, bo tak to się chyba zaczęło. I no i ta osoba wiedziała, że ma tą pewną chorobę, z którą może nie powinno się podróżować, ale zrobi tak, bo będzie hehe, śmiesznie i tak dalej. No więc poleciała do Francji, no i tak z Francji się jakoś tam zaczęło. Może się również jakoś inaczej zaczęło, nieważne. W każdym razie, po tym jak to się już tak zaczęło bardziej toczyć światowo, że nie było to tylko w Chinach również, było to w Niemczech, w Polsce, wszędzie po prostu, na całym świecie, no to moje portfolio postanowiło zrobić coś takiego, takie i tutaj jesteśmy na dole, ale ten dół to nie jest jeszcze koniec, tu jeszcze troszeczkę musimy zejść jeszcze niżej, prawda? I to był taki dość naprawdę szybki spadek, bo z większości, że tak powiem, handlów możemy wyjść, mamy na to czas, żeby anulować nasze pozycje, żeby jakoś po prostu zminimalizować nasze straty. Jednak ten spadek był tak szybki, że platforma, na której handluję, oraz ogólnie serwery giełdowe, czy nie wiem jak to nazwać, po prostu wszystko się skraszowało, zepsuło w pizdu, blue screen ogólnie gdzieś tam wyskoczył i przestało działać, ponieważ nie można było nawet zamknąć tych pozycji. Jeżeli chcieliśmy coś kupić albo ewentualnie sprzedać, a w tym momencie to lepiej prawdopodobnie sprzedać, no albo po prostu zwiększyć naszą tolerancję na straty. Ja chciałem w tym momencie zwiększyć moją tolerancję na straty, żeby te pozycje mi się nie sprzedały. No bo w sumie czemu sprzedawać na stracie, skoro teoretycznie nie mam na to jakiegoś terminu, że muszę tam gdzieś tak, mogę po prostu podtrzymać i kiedyś na pewno to się odbije, no bo kiedyś na pewno to się odbije, może to być rok, może to być 2 lata, 3 lata, 5, ale kiedyś na pewno musi być w punkcie wyjściowym. No jednak te serwery postanowiły się skrasować, więc nie mogłem dosłownie nic zrobić, więc po prostu sobie siedziałem, co nie, i tak co chwilę tylko dostawałem jakieś powiadomienie na telefonie, że a tutaj patrz, widziałeś jakąś tą inwestycję 1000 dolków, którą masz w Amazonie, a no dobra, no to sprzedajesz to od razu 200 dolków, fajnie, fajnie, fajowa, no to spoko, idziemy dalej. No i dostawałem tego notyfikację średnio jakieś tak co minutę, powiedzmy, i naprawdę no w tym czasie nie było nic do zrobienia, ponieważ wszyscy po prostu mówili jedyne co, to taka panika socjalna, że serwery się skraszowały, nie można nic zrobić, nie można nic sprzedać, nie można nic zmienić. Czasami dostawałem jakieś notyfikacje, że jednak sprzedałem coś z jakimś kosmicznym profitem, albo że sprzedałem coś 2 razy, albo że jednak tego nie sprzedałem, i tak różne akcje po prostu wracały i wrzucały mi się do portfolio jakoś totalnie randomowo. Aż w końcu parę dni później, po tym całym cyrku, jednak wylądowaliśmy na takim całkowitym low w moim portfolio, gdzie całkowita wartość tego spadła na mniej więcej szacowane 6000 coś tam dolarów. Więc jest to dosyć szybki spadek, biorąc pod uwagę, że moje osobiste konto miało jeszcze, no, że tak powiem, 2 dni wcześniej wartość lekko ponad 16 000 dolarów, no to teraz spadliśmy dosyć szybko. Jednak to nie wszystko, ponieważ oprócz mojego osobistego konta mam również jakieś tam konto Playline i tak dalej, ponieważ jeżeli nie wiecie, to Playline jest również takim investment fundem, gdzie właśnie zbieramy również hajs innych inwestorów i również go inwestujemy. I się okazało, że konto Playline przez ten cały okres spadło o mniej więcej taką malutką sumę, około 70 000 dolarów. No i 70 000 dolarów, kurde bela, no to możemy sobie tak leciutko przeliczyć, że to jest powiedzmy jakiś taki nie najlepszy, ale całkiem dobry nowej klasy Mercedes, taki prosto z salonu. No i nie dość, że ten Mercedes nie dojechał mi pod dom, to jeszcze zanim zdążył dojechać, to już spod tego domu odjechał w pizdu, ponieważ nie było już co tam zbierać. I w sumie naprawdę miałem niezłego kaca moralnego, ponieważ nie dość, że przerypałem mój hajs, to jeszcze poszedł sobie hajs inwestorów też się rypać. W tym czasie oczywiście nauczyłem się zawodowo wciągać cukier przez nos i ten cukier przez nos wciągałem mniej więcej w takcie 5 gramów na dzień, ponieważ miałem naprawdę wielki kryzys egzystencyjny i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić.
robić? Przede wszystkim nie wiedziałem, jak rozmawiać tam z inwestorami właśnie, których mamy w Playland, bo na tych ludziach mi naprawdę zależało. Mówię, to, że mój hajs poszedł się rypać, no to jak to się mówi, no na swoich błędach się człowiek uczy, tak więc z tego można jakoś tam wyjść, każda nauka ileś kosztuje i tak dalej. Na szczęście okazało się, że większość inwestorów, których mamy w Playland, była no w miarę zadowolona z moimi taktykami do tego, że tak powiem, okresu czasu i powiedzieli, że no będą inwestować ze mną dalej, ponieważ do tej całej pandemii no szło nam całkiem nieźle i rzeczywiście zyskaliśmy więcej pieniędzy niż straciliśmy teoretycznie. Dlatego, że wiadomo, akcje to jest jedna strona medalu, wiadomo, że ten kapitał inwestujemy tam później dalej w jakieś nieruchomości i tak dalej, różne po prostu okazje, które się, że tak powiem, zawiną na talerz, żeby to jakoś tam powiększyć, czy jakiś tam kredycik się wyda, czy coś się innego zrobi, wiadomo. Co nie zmienia faktu jednak, że no naprawdę stracha można mieć w życiu niezłego i stracha można mieć w życiu niezłego przede wszystkim, jeżeli no, że tak powiem, ponad 2/3 kapitału ludzkiego nagle zniknął nam z konta. Na szczęście dalej mi starczyło na frytki z Maca albo ewentualnie kawę ze Starbucksa i w sumie może starczyło mi na tyle na kawę ze Starbucksa, żeby ewentualnie kiedyś nagrać ten cały legendarny drugi odcinek, ale to jeszcze zobaczymy. No i jeżeli chodzi o to, jak wyszedłem z tej sytuacji jako taka puenta, to nie jest najgorzej. Znaczy, no bawię się trochę w taki ryzykowny handel, bawię się troszeczkę w taką ruletkę, jak zawsze, bo jestem leciutko uzależniony od hazardu oczywiście, nie? No ale osobiście teraz jestem mniej więcej na granicy 11 tysięcy USD, czyli no po tym całym, że tak powiem, świrusie, udało mi się w miarę jakoś z tego wyjść. Co prawda jeszcze nie jest tak super idealnie, jeszcze nie jestem tam, gdzie byłem, ale jestem już dosyć blisko. No i jeszcze taka króciutka notka na koniec, ponieważ paru z was właśnie zanotowało, że ten cały, że tak powiem, procent, który ja zyskuję na akcjach w takim krótkim czasie, jest naprawdę za duży i o co tutaj chodzi. Mianowicie chodzi o to, że w sumie ja nie handluję akcjami tak per se, bo jeżeli robiłbym tyle hajsu na akcjach, to musiałbym być naprawdę jakimś pieprzonym magikiem i to nawet nie takim, który robi płytę chodnikową, tylko takim po prostu magikiem, który wyciąga rzeczy z kapelusza. Moje, że tak powiem, zwroty akcyjne, które są możliwe w takich wysokościach, jakie są możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że nie handluję akcjami per se, czyli nie po prostu kupuję akcji jakieś 1 do 1, tylko bardziej handluję powiedzmy CFD-kami, które są pomnażane tam 10-krotnie czy coś takiego. Albo również czasami, jak trafi się okazja, to zdarzy mi się również kupić certyfikat, a certyfikaty to już są bardzo ryzykowne sprawy, ponieważ tam stawiamy na dobrą sprawę, że tak powiem, taki zakładzik na to, że akcja osiągnie jakiś kurs powiedzmy w jakimś okresie czasu, albo że nie spadnie poniżej jakiegoś kursu. I można naprawdę dobrze na tym zarobić. W sumie najlepiej, ile mi wyszło, to chyba w jeden dzień zarobiliśmy z 200 euro, zrobiliśmy mniej więcej 4500, czyli to był naprawdę dobry zarobek, ale mogło pójść również w drugą stronę i jak pójdzie w drugą stronę, to nie tylko straciliśmy 200 euro, tylko później jeszcze musimy dopłacić. Dlatego jest to naprawdę ryzykowne, bo z reguły, jeżeli mamy taką zwykłą akcję, to po prostu jest ta akcja, no i ona sobie jest, prawda, jesteśmy jej właścicielem. Jeżeli kurs spadnie na dół, to wtedy wiadomo, tracimy, jeżeli kurs idzie do góry, to zyskujemy i możemy w każdej chwili zdecydować się na to, czy sprzedajemy, czy kupujemy, natomiast przy certyfikatach, no czasami jest to ograniczenie czasowe i czasami musimy również dopłacić więcej niż wpłaciliśmy. Dlatego nie polecam tego w sumie nikomu, chyba że chce się nauczyć się wciągać, tak samo jak ja, cukier przez nos w naprawdę sportowym tempie. Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam i w sumie jest jeszcze jedna opcja, którą chciałem z wami przemówić ewentualnie na końcu filmiku. Ponieważ biorąc pod uwagę, że Playline to jest, że tak powiem, taka możliwość do inwestowania, zastanawiałem się ewentualnie, czy bylibyście zainteresowani, żeby otworzyć to, że tak powiem, dla was. Ponieważ w sumie to jest otwarte, tylko jeszcze nie mamy jakiejś takiej strony, na której można się zarejestrować czy coś takiego, ale można byłoby to zrobić. Jeżeli ktoś z was chciałby ewentualnie zainwestować jakąś 100 czy 200 z nami, no to czemu nie? W sumie, no ewentualnie, jeżeli chcielibyście takie coś, możecie napisać do mnie na maila, który jest w opisie, albo po prostu zostawić komentarz. To też taka prosta metoda. Do tego oczywiście jest tam jeszcze masa jakiegoś legalnego shitu, bo trzeba licencję i tak dalej. Trzeba oczywiście was jako inwestorów ewentualnych przyszłych poinformować o tych ryzykach i tak dalej. Itp. No to oczywiście by się też zrobiło, ale tutaj jest taki filmik na YouTubie, więc nie ma na to czasu. Aczkolwiek już nieźle wyciągnąłem to ponad 10 minut, więc mogę sobie w sumie za to przybić piątkę, a wam mogę przybić piątkę za to, że dotrwaliście do końca. W każdym razie ja bym się z wami żegnał. No oczywiście ja, czyli Jagis, bo kto by inny, chyba że ktoś mi schakował konto. Dzięki serdeczne za to, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Cześć! I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.